siema FIFA, siema, no otwierać będę, bo są eventowe karty. Zaopatrują się w rzeczy, które mogą kupić tylko w Pueblu. Oni do miast nie wyjeżdżają. Oni mają tu w Pueblu swoich rzemieślników. Chcę Halanda dzisiaj kupić. Niech wypadnie coś droższego na Halanda, takie za stówę. Chociaż, tak za stówę. Niemcy? No trochę warta jest, 15 tysięcy będzie na Halanda. Się ją sprzeda w pizdu. Erling Haaland kosztuje, ten basicowy, 450. Dobra, mam 200, czyli potrzebuję 150. 400 tysięcy prawie jest. 50 tysięcy brakuje. A właśnie! Lewandowskiego sprzedam, bo przecież Lewandowski nie gra, jak Haaland wchodzi. Chujcie w dupę, już więcej z nami kutasi krzywy nie gnać. Wypierdalaj, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Dobra, starczy? Proszę, jest. Dobra, do wyboru, do koloru, biorę najtańszego. Jest, dobra, pytkę. A, będzie. Zobaczysz, co Haaland zrobi na tym boisku. Nie będą wiedzieć, kurwa, co się dzieje wokół. Polski hymn! Marsz, marsz! Czas pięknie! Pasy i szykować się na wspólne emocje. Lecimy, ja zaczynam! Teraz na słabszych, na pewno! Ej, co jest? Chciałem się zawrócić! Kurwa! Co to było? Co to kurwa było? Czemu? Strzeliłem finezją. Co to było? To nie było z pierwszej. Przyjąłem. Przyjąłem! No kurde. Oj, ale podanie ładne robi. O kurwa. Na pierwszy rzut oka daje się rozpoznać, że jesteśmy w Meksyku, prawda? A może driblingiem próbować na chaos? Może dribling wejdzie? Przy piłce Luis Diaz. Co jest, kurwa? Nie wiem! Przecież dopiero cały skład podmieniłem! Ja pierdolę, no! Weź! Chyba sprzęt to zero talentu, cicho! Zaraz się zmieni. Nie ma możliwości, za każde podejście wygląda tak samo. Dostaje się na tą linię. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurwa. 9 chłopów jest na obronie. Jak się przedrzeć przez to? Nie ma miejsca, nic a nic. Jedyną skuteczną metodą dla białego chodzenia w tłumie m***skim tutaj jest iść na rympał. Oni się wszyscy rozstępują. Ja pierdolę, nie wyrobiłem przed zakrętem. Ale i tak szczęśliwy człowiek. W Meksyku nikt ich nie zostawia. Chodzą i jak się w takim pueblu wie, że mają nie po kolei w głowie, to po prostu chodzą. Karny, kurwa, no! Turbował mnie. Nie wiem, no ja liczę, że to znajdzie jakąś losową dziurę. Proszę, ostatnie dwie akcje mam do zbudowania. I na remis. Ja pierdolę, jak on podaje! Jak on podaje dobrze! Prosto w nogi. I znowu prosto w nogi. I w nogi. Trzecie z rzędu. Trzecie z rzędu w nogi. W nogi, w nogi, w nogi. Drewno z plastiku.
L2 i R2 na sprincie? Czekało nas na murawie. No za szybka jest. Ja pierdolę! Jak ja mam grać na to? Ty mam po L2 zajebany i są szybsi niż ja. Witek, w tym roku jest nowa mechanika obrony. Masz ją ustawioną domyślnie. Trzymaj trójkąt, żeby stać nisko na nogach. Tata, jest na pewno. Już tak mnie w poprzedniej piwce wybejtowali. Patrzę, a bramkarz na połowie jest. Statystyka. Trzymaj trójkąt. Dobra, trzymam. Co się dzieje? Cóż, prowadzę. Mogą dać trochę. O kurwa! Ty głupolu! Yo, Buongiorno. Papy ni motor. Ty, pojebały mi się przyciski. W ostrzałach, ale boso. Ale Meksyk. Ale jednak nic z tego. Szkoda. Lautaro Martinez, jak to rozwiąże? The next, the next. Czas na wspólne piłkarskie emocje. O kolego, o kurwa mać. Chowaj się, będzie bombardowanie twojej bramki. Ale będzie. No nie, no nie będę miał satysfakcji z wina, to jest gra o nic. Zniszczę go. Oto pierwszy skład Black Cats. Przyjrzyjmy się nazwiskom. Andreo Dana w bramce. W formacie obronnej Virgil van Dijk, wystąpi razem z Antonio Rüdigerem. Rafinha oraz Musa Diaby na botach pomocy. W ataku na dobrze. Ale popatrzmy. Ale szanuję. No. Czy coś będzie w tej sytuacji? Ja nawet nie wiem. No kurwa, jeden drugiego zablokował! Podanie do Haalanda, który stał tam. Był gol i się potknęli o siebie. Jednak reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji, że buty, w których gra twój chochlant, są warte więcej niż cały skład twojego oponenta. Ty i tak masz czelność przyjmować. Nie wiem, chujowo. Oponenta między pośladami. On ma brązowe karty. Dobra, jakoś tak się wkręci. Żeby było ładnie widać w telewizji. Uwaga, może być groźnie. No, tak średnio. Pan kamerzysta spróbuje się nie śmiać. No nie, no nie będę miał satysfakcji z wina. To jest gra o nic. Zniszczę go. No i co? No i gucia. To się nazywa deklasacja. Defekacja, kurwa, nie deklasacja. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd tyła. Tak proszę mieć w sytuacji sam na sam. A jednak kolejny raz oglądamy. Czekaj! Co? Jeszcze czerwona kartka. Sędzia nie ale... waha się ani przez chwilę. Musi pokazać. No dla niego! Dla niego! Co jest? Wjechał mi w ślepskim, kurwa, w plecy! Jak nie miałem piłki jeszcze! Pierdoły saskie! I dostałem czerwoną za to. No weź, no, znaczy i tak jest przegrane, ale... No kurde. Weź. No to przesada była. Nie mogę opuścić? Mogę. A teraz na koniec coś najbardziej roześmianego. La Bulleria. Wyciągamy ciężką Altyrel. Alty, no wiecie o co chodzi. Dobra. Co? Dobra,
Brakowało nie tylko piątej. Czwartej chyba też. Sędzia przerwa grę. Jednak offside. Co? Kurwa. Gucia, co? Bruno Fernandes. Trzeba walić. Niedługo zamknij stek. Doliczona tylko minuta gry. Jest. Zaraz. Jest sygnalizacja spalonego. Ten gol nie zostanie uznany. Rzeczywiście o włosy za linią obrony. Gigantyczny pech w tym momencie. Tak niewiele brakowało. A się zimi skurwiel. Kurwa, lekko mi wziąć. Może to dlatego tak. Niestety, kurwa. Bojownik został ostatecznie pokonany. Dobra, kupujemy Sona, sprzedajemy Haalanda. Mam dość. Idę się do McDonalda. Menos fuerte.